No i praktycznie od razu zaczęły się śniegi. Musiałam to wszystko obejść, no bo ślady kończą się tutaj. Oni wszyscy po prostu zjeżdżają sobie tym żlebem w dół i gdzieś tam dołączają do szlaku, a ja musiałam całe to wszystko zrobić własne ślady. A, padam z nóg. Teraz część rozrywkowa. Fajerwerki już są, bo burze są wszędzie. A teraz muszę się wdrapać na to, z czego wszyscy zjeżdżają. Niestety deszcz się zbliża. Na tamtą grań muszę jeszcze wyjść, a potem mam już zejść. Wywiązała się straszliwa ulewa wczoraj. Musiałam trochę przeczekać, zanim to opadnie. W związku z tym nocowałam w górze tego strumienia. Dziś już jest pół metra mniej wody. Przeszłam go, no i tak on wygląda niżej. Znaków będzie kilka, ale tutaj jest pierwszy. 1000 mil dla Northbounderów. Dla mnie oczywiście 1000 był już dawno temu. Ale dla nich wszystkich to jest bardzo ważny moment. Wszyscy, którzy go teraz przekraczają, będą mieli wielki problem z zakończeniem, bo są już mocno spóźnieni. No, ale na pewno ogromnie się cieszą. A mnie też miło zobaczyć ten 1000 znak. Tu mamy drugi, tym razem zrobiony z kamieni, cyfrowy. Jeszcze powinien być, myślę, jeden. Na pewno jeden był z szyszek, ale on już dawno stopniał, bo był na śniegu. Ktoś mnie ostrzegał, że ta rzeka może być dosyć ryzykowna. Oficjalne przejście jest tam dalej, jest bardziej na pływanie niż na chodzenie. Tutaj jest takie w miarę miejsce, ale bardzo szybki prąd. A ja sobie przeszłam tędy, troszkę głębiej, ale spokojny nurt. Tutaj z kolei szybki nurt drugiego strumienia, ale płytko. Także bez problemu, po raz chyba 10 mokre buty dziś, ale jestem bezpieczna po drugiej stronie i będę gdzieś tu biwakować. Kolejna rzeka, której brud na szlaku się nie nadawał. Poszłam w górę, przeszłam właśnie tutaj. No, sięgało mi prawie do majtek. Mam mokre spodenki, ale nie jest źle. Spokojny nurt, także spoko. Wątpię, żeby ktoś zwrócił na to uwagę, ale tu mamy wspaniały przykład
moreny, która na końcu doliny osiada i blokuje tą dolinę, nie przepuszczając zbyt wiele. Tu skały i tutaj osady. Tysiąc mil wypada w Parku Narodowym Yosemite wieczorową porą. Słońce już niedługo zajdzie, a dla mnie jeszcze ostatnia setka i będę mogła wrócić do Oregonów. Straszne komary. To są Soda Springs, bąbel, płynące źródła, w takim domku. Fajne, ciekawe. Wybieram się właśnie do Mammoth Lakes. Miasteczko Mammoth, tam jest prawdziwy mamut, znaczy sztuczny, ale prawdziwy. No i jadę autobusem, mam przesiadkę, oczywiście się spóźniłam.